zachłanny. Dawniej były tylko mięśnie. Cera stała się bledsza niż dawniej. Szminkujesz teraz twarz. Twoje piękne, szerokie czoło przecięły cztery rysy nad każdą brwią. Nie, nie widać ich w tym świetle, ale za dnia są łatwo dostrzegalne. Czy widzisz, skąd się wzięły te rysy? To obojętność wycisnęła swoje piętno. Widzisz tę piękną linię biegnącą od ucha do podbródka? Nie jest już ona taka nieskazitelna. Rozsiadła się tu wygoda i lenistwo. A tu, u nasady nosa, widzisz? Zbyt często śmiejesz się szyderczo, Anno. Dlaczego śmiejesz się szyderczo? Widzisz, Anno, i te ostre, niemal niedostrzegalne zmarszczki znużenia i zniecierpliwienia. Karcisz mnie. Czy naprawdę potrafisz to dostrzec w moim twarzy? Nie. Widzę to, gdy na mnie patrzysz. Robisz sobie ze mnie? Wiem, gdzie to wszystko widzisz. Wiesz gdzie? Widzisz to w sobie. Widzisz to w sobie, to dlatego, że jesteśmy tak podobne do siebie. Ty i ja. Gdzież to podobieństwo? Nie mam siły o tym mówić. A zresztą nic mnie do niej obchodzi. Egoizm, chłód, obojętność. Twoje wywody niemal zawsze mnie nudziły. Uwielbiasz opowiadać interesujące historie o sobie i... A ty uwielbiasz oglądać się w lustrze. Czy to duża różnica? Czy nie ma żadnych okoliczności łagodzących dla takich jak ty i ja? W końcu powiem ci, co myślę. Tak, prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wietrze, że teraz znam. Znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich mi? Poczekaj, poczekaj no. Już ja ci urządzę. Powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz zmień lustro. Tak, tak, na lustrze to niestety ja. Tak, tak, to ja, to ja. Do wanny wlałaś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat? Ja wiem, że tobie się starasz. Lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłaś dni? Tak, tak! Tam w lustrze to niestety ja! Tak, tak! To ja, to ja, to ja, to ja, to ja! Już nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język! No dobrze, wiem, że się starałaś. Spokój się, wczoraj nie spałaś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, to ja, to ja, to ja, to ja. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, to ja, to ja, to ja, to ja. Że nie mam piersi, że przestałam być kobietą. Co to za straszny sen? Jakby bycie kobietą zależało od tego, czy ma się piersi, czy nie. Kiedy nie miałam piersi, mężczyźni przestali na mnie zwracać uwagę, a i kobiety przestały mnie rozpoznawać jako kobietę. Stałam się... No właśnie, kim się stałam? Co to za straszny sen. W tym śnie postanowiłam pójść do lekarza. Kiedy opowiedziałam o swoim problemie, on powiedział, że to nic takiego, że
wiele kobiet ma ten problem i że wystarczy co dzień robić takie proste ćwiczenie, a piersi same wrócą na swoje miejsce. Ćwiczenie to polegało na wciąganiu powietrza i wypychaniu klatki piersiowej. Po powrocie do domu zaczęłam je wykonywać. Problem piersi pozostał. Ale postanowiłam w ogóle się tym nie przejmować. W końcu wszystko jest w naszej głowie. Jeżeli ja przestanę się przejmować tym, że chwilowo ich nie ma na swoim miejscu, to inni też przestaną to zauważać. Następnego dnia poszłam do pracy. I od razu spotkało mnie mnóstwo nieprzyjemności. Nikt nie chciał mnie przepuścić w drzwiach. Sama musiałam dźwigać bardzo ciężkie pudła z dokumentami. A moja koleżanka zrobiła kawę tylko dla siebie. Po raz pierwszy od 10 lat. No tak. Pewnie cały czas myślę o tym, że nie mam piersi. I każdy to widzi. A przecież kobiety poznaje się też po innych częściach ciała. No dobrze, może nie miałam piersi, ale miałam całkiem nogi, piękne, długie włosy i całkiem przyjemną twarz. Postanowiłam skupić się tylko na tym i od tej pory, dzień po dniu, wracała pewność i radość bycia kobietą. A ludzie wokół mnie rozpoznawali mnie prawidłowo. Oj, skończył się sen. Ale ten sen dał mi dużo do myślenia. Czasem zbyt mocno koncentrujemy się na brakach i zapominamy o tym, aby oceniać to, co mamy. Banał! Banał! Ale czyż nasze życie nie jest banalne w obliczu tego, że Ziemia wisi w próżni i w każdej chwili może spaść na samo dno wszechświata? Serce, ty pijesz? Ja nie, skądże? To tylko wino. Lubię takie odpowiedzi, serce, bardzo lubię. Dlaczego on mi to wszystko tak szczegółowo opisał? Mógł przecież wiedzieć, że będzie mi przykro. A ty, serce, co? Odkąd to zakładasz, że mężczyźni wiedzą, co powoduje smutek kobiet? Kleisz się do niego od kilku miesięcy. To pomyślał, a co on da? Ty rozumiemy, że jak jesteś wyżej, to wszystko lepiej widzisz i wszystko ci wolno. My ze sobą tylko rozmawiamy. Ty mnie serce nie rozśmieszaj. Ja mam ze śmiechem problemy. Przecież ty mogłabyś przy nim milczeć. Tak, to, ale to nic złego. Chciałabym tylko zobaczyć, jak to jest, gdy nie rozmawiamy. Czy też może być tak dobrze? Co on ma takiego w sobie? Ty rozum tego nie pojmiesz. Może gdybyś się napiła... Jeszcze nie teraz. Zdecyduj się, bo może zabraknąć. To, co zdarza mi się z nim, jest mistyczne. Ty zatrzymałaś się na racjonalizmie. A racjonalizm mówi o mistycyzmie tylko tyle, że jest absolutnie nieracjonalny. Racjonalizm jest częściowy. Jest zimny i nieprzytulny jak opuszczone iglo. Żyjącemu cały czas w iglo trudno zrozumieć, jak to jest na miękkim dywanie, przy kominku w listopadzie. W pewnym momencie jest ci tak dobrze, że się zapominasz. Od tego można się uzależnić. Nie ma nic bardziej przykrego jak kominek w pustym pokoju, na zajść. Pomyślałaś, serce, o tym? W igle jest zawsze tak samo. Zimno, nudno, ale nie ma popiołu. Do popiołu potrzebne są płomienie. Nie pomyślałam o tym, bo ja nie myślę. Ja czuję, to ty wyłącznie myślisz. Ty się, serce, nie wywyższaj. Myślisz, że jak mnie zracjonalizujesz, to wyjdzie na to, że ty to wzniosłość i wyższe stadium rozwoju, a ja to biskupi. Ty się, serce, mylisz. My jesteśmy tylko chemią. Twoja reakcja jest po prostu inna. Twoja reakcja skończy się prędzej niż moja. Moja potrwa do końca. Ty masz za duże ciepło reakcji. Za dużo potrzebujesz i za dużo pobierasz.
Wypal się. Ty rozum, nawet rozum nie mówisz, ale ty się nie znasz. Dobra, dobra, ja wiem serce, wiem o co ci chodzi. O miłość. Ale pamiętaj, ze wszystkich rzeczy wiecznych miłość trwa najkrócej, więc ty się na wieczność nie nastawia. Muszę się napić. I co, prawda, że dobre? Rozum, zrobisz coś dla mnie? Bardzo mi na tym zależy. Mogłabyś mi wyłączyć na jakiś czas sumienie. Dokucza mi, bardzo mi dokucza. Serce, to, że razem pijemy i że ty się trochę racjonalizujesz, a ja się trochę rozczulam, nie upoważnia cię do tego, abyśmy razem robiły interesy. Miej honor, serce! Ja z tobą niczego nie załatwię. To miałaś dla mnie zrobić dobrego serca. Sumienia nie da się wyłączyć. Ja też tego nie potrafię. Słuchaj, serce, skoro tak sobie rozmawiamy w cztery oczy, powiedz mi, o co ci tak naprawdę chodzi? Odkąd znasz tego Gustawa, przyspieszasz, zwalniasz, kołaczesz. Po co to robisz? Dla przeżyć i wspomnień? Widzisz, rozum, ja tylko przy nim czuję, że bije tak naprawdę. Na początku mam się jakąś wadą nabytą. Tym bardziej, że sumienie nieustannie straszyło, że to okropnie niebezpieczne. Że prowadzi do zawału i że jakieś EKG to w końcu wykaże. Nawet się z nim zgadzałam na początku. Myślałam, że to taka chwilowa nieregularność w reakcji na chłód, pustkę i obojętność dookoła. Ale teraz chcę, aby ta nieregularność trwała. Bardzo chcę. Ale ty rozum i tak tego nigdy nie zrozumiesz. Dalej mi jeszcze serce. System rządów, w którym pani
państwo stara się kontrolować wszystkie aspekty życia publicznego oraz prywatnego. Na trzy litery. Dobrze! Zespół zdolności odbierania bodźców zewnętrznych, które definiują człowieka jako istotę wyjątkową na sześć liter. Zmysły. Dobrze. Stan charakteryzujący się nieodwracalnym zachwianiem równowagi funkcjonalnej i zatrzymaniem czynności życiowych na sześć liter. Śmierć. Śmierć. Dobrze. Zespół przemian fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących w otwartych termodynamicznie układach fizycznych na 5 liter. Życie! Przecież wiem, ile bierze cukru. No może i wiem, ale mi się pomyliło. W końcu jestem tylko człowiekiem. 3 łyżeczki, a ja mu wsypałam 2. Co by mu szkodziło wsypać jeszcze jedną? I co takiego? Normalnie bierze łyżeczkę, nabiera z cukiernicy, wsypuje do kawy, miesza i pije. A ja mu wsypałam 2. No i... Tak? Sama już nie wiem. No dobrze. A gdybym nawet wsypała 1, to co mu przeszkadzało? Cukiernicę ma przed nosem. Co mu przeszkadzało? Wsypać jeszcze 2 łyżeczki i wypić tę kawę tak, jak lubi, z 3 łyżeczkami. Nic prostszego. A czy ja ją w ogóle posłodziłam? Posłodziłam sobie, a potem zaraz. Wsypałam mu do kawy ten cholerny cukier. Mogłam się jakoś zamyślić. Możliwe, że do jego filiżanki w ogóle nie wsypałam. Całkiem możliwe. Chociaż od 2 lat każdego ranka nalewam 2 filiżanki kawy. Słodzę najpierw sobie, potem wołam, ile cukru? On mówi, tyle i tyle. Słodzę jemu, siadam tu z boku i na niego czekam. On przychodzi wyperfumowany. I oboje mieszamy sobie kawę i pijemy. No i tak. A dzisiaj akurat zobaczyłam przez okno biały samolot. I nie dam głowy, czy mu w ogóle posłodziłam. No ale co z tego? Cukiernica stoi. Wystarczy wyciągnąć rękę i w ciągu 3 sekund wypić. Wsypać te 3 łyżeczki. A ten samolot przeleciał tak nisko, że aż się przestraszyłam. Szyby w oknach zadzwoniły. Ale to był bardzo ładny samolot. Duży. Podróżują sobie ludzie. A my tu kawę pijemy. Z cukrem. Cała kraina jest to kraina bezbronna, niewinna, rozległa, odsłonięta, miękka, uległa, zamknięta, otwarta, obejmująca nasz żywot wieczny. A tyle w nim pocisków, odłamków, tyle noży, bagnetów, dziw, strzał. To wasze męskie brzuchy wypełnione są żelastwem, a nasze jeszcze biedniejsze, jeszcze pojemniejsze. Różne obce ciała w nich, dodatkowe instrumenty, członki, dzieci. Nasze brzuchy to prawdziwe młyny, to wielkie białe polenady, to duże, miękkie, ciepłe bochny, noworodki zbitej śmietany. Człowiek powinien nosić na brzuchu pancerz. Brzuch powinien podlegać ochronie międzynarodowej. Powinien być chroniony przed wszelkimi ciosami. Z dołu i z góry, z prawej i z lewej. Cała ludzkość to brzuch, pulsujący, ciepły, pomarszczony jak figa, napięty jak wojenny pęben. Ciekawa jestem, co też o brzuchach myślą generałowie. O brzuchach, o nigdy, oni tylko o starcach, kobietach i dzieciach. Mówią o tarczy, parasolu, mieczu, mówią o odwecie, o miażdżonie.
aktorką, która ogrywa scenę porodu. Ten ból jest nieprawdziwy. To jest ból mojego bólu. Zgasić ból, opanować ból. Jestem na scenie, panuję nad wszystkim. Jest blisko, zbliża się. Jest! Jest! Myślą, że tego się nie da przeżyć. Takie są wtedy grube i ciężkie. Nawet różne świństwa wykrzykują do swoich mężów i samców. Różne nieprzyzwoite wyrazy, aż uszy więdną. Myślałam, że umrę. Ale stało się inaczej. To nie ja urodziłam dziecko. To ono urodziło mnie do nowego, prawdziwego życia. Kiedy na nie patrzę, mijają wszelkie troski. Zamykam się w przytulnym i bezpiecznym świecie. Warto było pocierpieć. Moje życie dzielę na dwie połówki. Do narodzin i od narodzin. Od momentu, kiedy przyszło na świat, nie mogę przejść spokojnie i obojętnie obok wózeczka. Nawet kiedy bobo pomarszczone jest jak kartofel na wiosnę. Bo wiem, co czują matki. Wiem, co to znaczy zobaczyć nagle kawałek siebie. Kawałek własnego ciała leżący obok. Wrzeszczący, głodny. To jest niezwykłe. Po prostu niezrozumiałe. Płaczę. Płaczę, przestaję płakać, zajadam, przestaję zajadać, uśmiecha się, przestaję się uśmiechać. Ma w sobie życie, czy tylko zaprogramowane odruchy? Ale co to kogo obchodzi? Bo ta cała jego uczoność to blada.
tego nikt nie rozumie, ani zdaje się on sam. On jest takie zero z troszeczką spryciku. A może to nie rozumie? Może to wielki mędrzec? O Boże, jedynie jakże pięknie urządzone jest najpodlejsze nawet życie. Jak wszędzie widać tę twoją dbałość o twoją własną chwałę. Upada przybiera rozmiary monstrualne. Nieskończoność jest krótsza od nogi Sophie Loren. Miłość i nienawiść zmniejszymy wymagania. Biel nie jest już taka biała. Czerń nie jest już taka czarna. Temperatura jest średnia. Wiatry są umiarkowane. A zimy łagodne jak nigdy dotąd. Metafizyka ma nogi Jamnika. Opoka mięknie opowiada anegdotki. Poezja przemija i traci na wartości. Zamiast stać, można usiąść i założyć nogę na nogę. Psy chodzą, kołdynka, tak młodzież jest zagadkowa. Pani domu radzi, jak utrzymać czystość. Hierarchia walczy z prezerwatywami. Zamiast walczyć o polepszenie i jakość. O końcu świata mówi się pobożliwie. Domy stoją. Samochody jeżdżą. Panowie mają panie. Panie mają futra. Futra mają kołnierze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest radziwe. Wszystko jest sztuczne. Właściwie mówi się o pierwszy sposób oględnie. Apokalipsy czytuje się do poduszki. Zakłady pogrzebowe są obficie zaopatrzone. A klient nie zawsze ma rację. Można wstąpić i należeć. Można wystąpić i nie należeć. Można się oburzyć. Ale z umiarem. Można wyjść na ulicę i protestować. A jeśli się nie chce, można wypić kawę. Albo założyć nogę na nogę. Można wszystko stracić. Można wszystko zyskać. Nasza mała stabilizacja. Boże, Boże! Nadalemnie wzywam Twoje imię, ale kogoś wezwać muszę. Boże, czy mnie słyszysz? Słyszysz swoją Astrid? Jeśli nie słyszysz, to błagam Cię, przyjdź do tego pokoju, żeby mnie ustrzec przed jedzeniem tego słoika dżemu. Boże, czemuś mnie opuścił? Boże, jakie to pyszne. To jest arcydzieło. Idealne proporcje kwaskowości i słodyczy. Taki dżem lubię najbardziej. Taki dżem nigdy mi się nie przyjdzie. Chyba tak smakuje życie w swoim najpiękniejszym momencie. Kiedy wiosenny wiatr unosi sukienkę młodej dziewczyny, a ona uśmiecha się do swojego ukochanego, którego ręka niechcący schodzi z talii na pośladek. Ale świństwa. To jest ten smak. Już zapomniałam, jak to smakuje. Ten dreszczyk emocji, kiedy jesteś sama w spiżarni, a przed tobą cała ściana twoich ulubionych dżemów. Można wybierać, przebierać. Ludzie zapominają o drobnych przyjemnościach. Pędzą oślepieni tymi nowoczesnymi zabawkami. A przecież w całym tym pędzie wystarczy się na chwilę zatrzymać, otworzyć słoik z ulubionym dżemem i medytować, zajadając kolejną łyżeczkę. Siedem łyżeczek, jak 70 lat. Każda smakuje dobrze, ale przy siódmej łyżeczce coś się zaczyna zmieniać. I tu nie chodzi o przejedzenie, nie. Przy siódmej łyżeczce pojawia się jakiś gorzki smak. Coś, co pozostaje w ustach i nie można się tego pozbyć. Mówiłam, że dżem najlepiej smakuje w samotności? Nie, to nieprawda. Najlepiej smakuje wtedy, kiedy można się nim z kimś podzielić. Chociaż bardzo trudno dzielić się takimi dobrymi rzeczami. Łatwiej tymi złymi. To jeszcze jedna łyżeczka i kończę. Albo jeszcze jedna. Kiedy żył ojciec, on rozkazywał, a myśmy słuchały, bo musiałyśmy. A kiedy umarł, myślałaś, że potrafisz wszystko ciągnąć dalej w tym samym stylu i nabijałaś nam uszy twoimi zasadami. Wszystko miało znaczenie, wszystko było ważne, ale to była tylko pusta gadanina.
Wszystko robiłaś po to, aby się wyróżnić, aby być interesująca. Nie mogłaś bez tego żyć. Wszystko, i to jest prawda, a wszystko to jest podstawowe, istotne, ważne i nie wiem jeszcze jakie. Wszystko takie jest dla ciebie. To jak mamy żyć według ciebie? Zawsze myślałam, że masz rację i próbowałam być podobna do ciebie. Podziwiałam cię. Nie rozumiałam, dlaczego mnie nie lubisz. Mylisz się. Nie, nie lubisz mnie. Nigdy mnie nie lubiłaś, ale zrozumiałam to dopiero dzisiaj. To nieprawda, Karin. Kocham cię. Wciąż mówisz tyle o miłości. Nie masz prawa mówić, że... Czego nie mam prawa mówić? Że Marin mnie nienawidzi? Bo to jest głupi wymysł, głupiej Karin. Nienawidzisz mnie tak samo, jak nienawidzisz siebie. To nieprawda. Pragnę, żebyśmy się przyjaźniły, żebyśmy rozmawiały ze sobą. Jesteśmy przecież siostrami. Mamy tyle wspólnych wspomnień. Możemy rozmawiać o naszym dzieciństwie. Dlaczego nie chcesz być moją przyjaciółką? Doznawałyśmy w życiu zarówno szczęścia, jak i nieszczęścia. Dlaczego o tym nie rozmawiamy? Dlaczego nie powinnyśmy umieć rozmawiać ze sobą dniami i nocami? Powinnyśmy razem śmiać się i płakać. Powinnyśmy się przytulać. Czasami, gdy chodzę po domu naszego dzieciństwa, czuję się tak, jakbym śniła. Karin, kochana moja, czy nie powinniśmy teraz, kiedy jesteśmy razem, poświęcić czas na to, żeby się lepiej poznać, żeby zbliżyć się do siebie? Nie mogę znieść tego dystansu, chłodu, milczenia. Czy powiedziałam coś, co cię zraniło, Karin? Czy powiedziałam coś takiego? Wiem, to się zdarza tak łatwo, ale przysięgam, nie miałam nic złego na myśli. Czy mogę cię dotknąć? Nie, nie dotykaj mnie. Nienawidzę twoich dotknięć. Nie zbliżaj się do mnie. Nie, nie chcę. Nie chcę, żebyś to robiła. Nie mogę, nie mogę. Przepraszam, że straciłam nad sobą panowanie. Nie rozumiem, jak to się stało. Moja biedna Karin, czego ty się boisz? Przecież chyba nie mnie. Boisz się zaufać mi? Myślisz, że nie można na mnie polegać? Spójrz na mnie. Spójrz mi w oczy, Marii. Marii najdroższa. Słyszę siebie samą, wypowiadającą te wszystkie okropne słowa. To jak choroba, rozumiesz? Chcę być ciepła, miła i czuła. Zacznijmy wszystko od początku. Przecież możemy zrobić tak, że zapomnimy tamten niedobry czas. Potrafimy zmienić wszystko. Można stracić codzienne wstawanie z łóżka. I można stracić kładzenie się do łóżka. I leżenie w łóżku też można stracić. I pracę, i stosunek do pracy, do innych ludzi, do przełożony. Wszystko można stracić. I nasze wzajemne stosunki. Które nie układają się najlepiej. Zaraz wszystkim. Ale przecież lepiej nie najlepiej niż wcale. Boję się, że stracę mieszkanie. I objawy, które raz są lepsze, raz gorsze. I mogę stracić poglądy. I spódnicę, którą obladł mi się w szafie. I porcelany, diamentowe kolczyki i stare listy na pożółtym papierze. I sufit nad nami. Nasza mała stabilizacja. Może to tylko sen. Jeśli to sen, to pora się obudzić. Ale tak naprawdę, to wierzę, że wszystko jakoś się ułoży i będzie można odetchnąć. Z drugiej strony, coś mnie jednak nurtuje. Od przebudzenia do zaśnięcia, od przebudzenia do zaśnięcia. Nasza mała stabilizacja. Może to tylko sen.
bardzo wrażliwy węch. Węch to dla mnie najważniejszy zmysł. Wszystko pachnie. To, co żywe i to, co martwe. Po zapachu można rozpoznać człowieka, czy jest dobry, czy zły, czy jest chory, czy zdrowy. Mój węch jest tak ważny. Wśród zapachów trzeba poruszać się ostrożnie, tak jak wśród upiorów i wspomnień. Gdy dopadają, zaczynam gadać. Czasem, kiedy coś pachnie tak, że trudno wytrzymać, zaczynam mówić. Mówię, mówię, mówię! Życie ma swój zapach. Śmierć też ma swój zapach. Umrzeć i dzięki pachnie. Co ja z tym umieranie? Teraz czuję się doskonale. Pachnę doskonale. I mam doskonałe samopoczucie. O, a to co? To coś specjalnie dla mnie? Taka piękna muzyka specjalnie dla mnie? Tak. Muzyka dobrze na mnie działa. Można powiedzieć, że jestem w stanie euforii. Jestem w euforycznym stanie uniesienia. Życia często wpadał w stany euforyczne, śmiał się, zabawiał całe towarzystwo, opowiadał historie śmieszne. I nagle, po jednym z takich napadów euforii, wrócił się do mnie i powiedział: Agnes, teraz to już tylko wieczność. I umarł. To dopiero musiała być przyjemna śmierć. Co ja z tą śmiercią? Bo może był taki miły. Taki wielki, ogromny, ważył prawie 200 kilo. Trzeba było widzieć minę typów, co dźwigali trumnę. Taka jest wzruszona. Piękna muzyka, a ja jestem taka zmęczona. Boże się. O tak. Tak lepiej. Albo lepiej wstanę, bo ktoś pomyśli, że już się szybko. Straszyliście się, że umieram? Nie, spokojnie, musiałam się na chwilę położyć. I czuję jakiś świeży zapach. Zapachy zmieniają mój nastrój. Byłam wesoła, teraz posmutniałam. Poproszę coś weselszego. Coś weselszego poproszę. Zdarza się, że człowiek śni, przywiązuje się do tego snu, wierzy weń, kocha. Rano, gdy otwiera oczy, dwa światy jeszcze zachodzą na siebie. Twarze nocy w świetle dnia słabo się zarysowują. Chciałoby się je zapamiętać, zatrzymać. Wymykają ci się z rąk. Brutalna rzeczywistość dnia je wypędza. Być. Człowiek już nie wie, co miał wokół siebie. Już nie wie. Prostuj się! Nie garb się! Wszystko wymyka mi się z rąk.
otacza mnie świat, ale jaki on jest? Po co ci te wszystkie rzeczy? Zobacz, przez całe życie uginałaś się pod ich ciężarem. Przez to wszystko pierś ci się zapadła, zgarbiłaś się. Ten worek na plecach? Odrzuć go. Czy to ja? Czy to na pewno ja? Po co ci te buty? Zdejmij je. Te wszystkie przedmioty przylepiły się do ciebie i nie chcą się odlepić. Uwolnij się od nich. Tyle niepotrzebnych słów, tyle niepotrzebnych zdarzeń, a ty przecież pragniesz lekkości. Rusz się! Do roboty! Jedz! Żyj! Odrzuć to! W końcu możesz być wolna! Rozluźnij dłoń! Czemu masz zaciśnięte pięści? Co tam tak kurczowo trzymasz? A, całe swoje królestwo, wszystkie skarby, wszystkie zdobycze, wszystkie ziemskie zdobycze, wszystkie troski i zmartwienia całego życia, to niepotrzebny balast. Czas się od nich uwolnić. Wyprostuj się. Teraz nic już nie będzie ci ciążyć. Widzisz, lżej? Zrób kilka kroków. Widzisz zupełnie inaczej. Boisz się? Spokojnie. Poprowadzę cię. Starość, młodość. Wszystko mi się zlewa w jedną jedność. Jeszcze jedna rzecz. To też musisz zostawić. Kolorowe wspomnienia. Wyrzeknij się kolorów. Idź naprzód. Zaufaj mi. One nie mogą ci zrobić krzywdy. Uważaj na przepaść po lewej. Nie bój się, to wszystko jest nieprawdziwe. Nie ma wilków, nie ma tygrysów. Spokojnie, wejdź na tę autostradę. Ta ciężarówka nie istnieje. Przejechała przez ciebie i widzisz, nic ci się nie stało. Będę cię prowadzić na sam szczyt, do samego końca. Ale nie możesz ufać każdemu. Nie bierz wody od tej kobiety. Nie jesteś spragniona. Zniknij, przepadnij. Nie lituj się nad tym żebrakiem. Wyprostuj się. Krocz dumna i pewna siebie. Zapomnij o tym, jak pachnie świeży chleb, jak smakują wiśnie zerwane prosto z drzewa. Głos, on też nie jest ci potrzebny. Tam, dokąd idziesz, nie trzeba nic mówić. Upadłaś, wstań, podpierałaś się laską. Teraz idziesz o własnych siłach. Widzisz, już nie jest ważne, czy to dzień, czy noc. Oddajesz mi swoje ciało, zatracasz swój umysł. Czy masz odwagę, żeby zrobić ten ostatni krok? Zaufaj mi, przecież nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. To tylko przejście z jednego snu w drugi sen. Inne słońce wschodzi, inne zachodzi. Ja cieszę się słońcem. Imperium